niektórych książek, o których opowiadam w kanale, na YouTube w kanale jest taka książka. Niektóre budzą szczególne zainteresowanie, inne mniej. To już po ponad rocznym popularyzowaniu tego kanału na YouTube nie trudno mi znaleźć wyjaśnienia, które książki budzą zainteresowanie, które nie, o których opowiadać trzeba troszkę więcej, żeby zainteresować. Czasami taka informacja budzi zainteresowanie, dowiaduje się na podpisanych komentarzach, dowiaduje się, że Państwo chcecie książkę tam przeczytać, że jej szukacie, albo wracacie po prostu do niej. Takim powrotem do książki, którą przed dwoma czy trzema miesiącami lansowałem, jest książka, moja książka El Camino 33 dni, o której wypadałoby troszkę dopowiedzieć. Jakie są jej losy? Wydałem ją pod koniec ubiegłego roku, czyli pod koniec 2023 roku w Toronto, czyli nie w Polsce, mimo że jest w języku polskim. Wydałem ją w Toronto przy pomocy zresztą znakomitych moich przyjaciół, pani Iwony Dufaj, która zrobiła grafikę tej książki, której jestem bardzo dumny. Zaraz będę o niej opowiadał, o losach tej grafiki, bo to jest ciekawa opowieść. Pomogli mi również Michał Donda, który robił korektę tej książki, no i Marek Kornaś, który ją wydrukował w swojej drukarni. Jak również wiele innych osób, moja Miluszka, która ubogaciła swoją pracą i uwagami książkę, kiedy powstawała, moją córeczkę Olę, która robiła korekty niektórych fragmentów, jak również wielu innych przyjaciół. Teraz w czasie tych spotkań, a jest ich coraz więcej, spotkań z czytelnikami, dowiaduję się, dlaczego się ta książka podoba, albo dowiaduję się, jakie mają Państwo uwagi do niej. W ostatnią niedzielę, czyli kilka dni temu, dowiedziałem się, że ogólnie rzecz biorąc, ktoś mi powiedział, książka jest niezła, ale pierwsza część się nie bardzo komponuje do drugiej, bo jest jakby troszkę za wesoła, za bardzo filigranowa. Następna część, która opowiada już wyraźnie pielgrzymcy, jest jak najpoważniejsza, ale ten pan jeszcze nie poczytał dalej, bo ja wcale nie uważam, że w tej książce są same poważne rzeczy, jak pielgrzymka, to każdy sobie wyobraża, że tam idą pokutnicy, smutni, rozmodleni na tym konie. Tymczasem w tej książce się dzieje bardzo wiele. To jest książka, która opowiada o niezwykłych wydarzeniach towarzyszących powstawaniu tego klimatu Camino, tego klimatu tamtej drogi, zwanej popularnie Camino albo El Camino. Tych wydarzeń było niezwykle dużo. Ja sięgnąłem do historii tutaj, którą prezentuję Państwu, żeby wyjaśnić, skąd się to wszystko wzięło. Dlaczego się wzięło? Niektóre z tych opowieści rzeczywiście są zabawne, bo jak to w historii, niektóre są dramatyczne, niektóre wręcz smutne. Tak to bywa. Książka zyskuje swoją popularność, zaczyna żyć swoim własnym życiem. Jedna z pań na spotkaniu, pani, która jest psychologiem, jest naukowcą w tej dziedzinie, powiedziała mi, że odkryła w tej książce pewien temat czasu. Temat czasu, że ją jakoś podprowadziłem do dalszych rozważań, bo to rozłożenie wydarzeń w czasie z pominięciem dat, z pominięciem upływu czasu, wydaje się jej pomysłem z punktu widzenia naukowego dość ciekawy. No nie miałem takich zamiarów, żeby pisać pracy naukowej, jak również nie chciałem pisać podręcznika teologicznego, bo niektórzy myślą może, że skoro to jest książka o pielgrzymce, to jest teologia. No jej tam jest niewiele, ja zresztą jestem kiepskim teologiem. Faktem jest, że jestem dosyć, można powiedzieć, w jakimś stopniu religijny i to mi bardzo pomogło w organizacji mojej wyprawy, ale ja sobie skorzystałem z mojej religijności i włączyłem do tej pielgrzymki czterech świętych. Z nimi zawsze byłem zaprzyjaźniony, zawsze mi w jakimś stopniu, czasem w bardzo dużym, pomagali i o nich opowiadam. Oni uczestniczą w tej
w tej mojej przygodzie El Camino. Ale o tym jeszcze Państwu będę niejednokrotnie opowiadał, a przede wszystkim zachęcam do czytania książki. Dzisiaj chciałem podziękować tym wszystkim z Państwa, którzy subskrybują mój kanał na YouTubie. Jest subskrybentów coraz więcej. Ta strona czy kanał staje się coraz bardziej popularna i o tym, dlaczego, będę jeszcze niejednokrotnie opowiadał. A teraz wróćmy do Camino. Urzekły mnie mosty na trasie Camino. Nie wiem, ile ich tam było. Bardzo dużo. Kilkadziesiąt. Żałuję, że nie policzyłem, bo byłaby to ciekawa statystyka. Każdy z nich zbudowany był inaczej, ale każdy też ma swoją historię, swoją legendę. Jak na przykład ten most, który tutaj prezentuję, to jest most, który został przebudowany. To widać wyraźnie, poszerzony został. Ten natomiast nie, jakoś sobie Rzymianie poradzili. Dlaczego przebudowywali te mosty, jak na przykład ten? Dlatego, że kiedy tam przyszli, to był chyba 80. rok przed Chrystusem. Kiedy tam dotarli, napotkali dobrze zagospodarowany kraj Celtów, drogi, mosty, drogi bite, bardzo dobrze zbudowane. I mosty okazały się dla Rzymian za wąskie. Rzymianie szli, ich wojsko, legiony, szły systemem trójkowym. Czyli trzech legionistów obok siebie, to była mniej więcej również szerokość rydwanu, którego Rzymianie używali w bojach. I mosty trzeba było poszerzyć, bo inaczej byłyby problemy. I na większości mostów widać ślady przebudowy, na przykład tutaj. Wyraźnie widać tą wzmacniającą konstrukcję płaszczyzny mostu, który został poszerzony. Tak było z wieloma innymi. Ale co zwraca uwagę? Architektura, ten smak, ten widok tego mostu. To nie musiał być tylko kładka prosta, że tylko chodziło o to, żeby on był również piękny, żeby był niezwykły. O tutaj wyraźnie widać przebudowę, poszerzenie tego mostu. No, o architekturze to no, trudno nie oprzeć się wrażeniu, że to artyści budowali również te mosty, prawda? Tutaj rozdzielano trójkowy system maszerującej piechoty, dlatego że w góry wchodzili legioniści akurat. No proszę zobaczyć, jakie piękne. I na trasie jest ich bardzo wiele. Właściwie przy każdym, jak ty, przy tym trzeba się na chwilę zatrzymać. Przygodę, jaka mnie spotkała na tym moście, też opowiedziałem w mojej książce, do której nadal serdecznie wszystkich zapraszam.